Dzień dobry. 40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Powód albo odcinek, część siódma. Tak jak zapowiadałem, tematem dzisiejszym jest bardziej zwrócenie uwagi na uzdrowienia chorych przez Pana Jezusa i jak to stoi w kontraście do nauki zielonoświątkowej, która przedstawia te fakty inaczej niż Biblia, czym po prostu skutkuje to, że nie mogę być ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem. Najwięcej relacji o uzdrowieniach chorych w Biblii znajdujemy w Ewangeliach, w których zostały opisane życie i śmierć naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O ile się nie mylę, począwszy od uzdrowienia syna dworzanina w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 43 werset, aż do uzdrowienia dwóch niewidomych, z których jeden miał na imię Bartymeusz, jak czytamy w Mateusza, 20 rozdział, 29 werset, albo Marka, 10 rozdział, 46 werset, albo Łukasza, 18 rozdział, 35 werset. Czytamy szczegółowo o uzdrowieniu 32 osób. Oprócz tych dłuższych relacji ze Słowa Bożego wiemy, że Pan Jezus uzdrawiał niezliczone tłumy ludzi, których historie nie zostały zrelacjonowane. I tutaj mamy przykłady Marka, Mateusza 8:16, 14:34, 15:29. W osobie swojego syna, który stał się człowiekiem, Bóg przebywał pośród ziemskiego ludu Izraela w świecie dotkniętym przekleństwem grzechu. Gdzie tylko pojawiał się Jezus, chorzy byli uzdrawiani, a głodni nakarmiani, a grzesznicy przychodzili do żywej wiary. Nawet zmarłych potrafił i przywracał, potrafił przywrócić i przywracał do życia. Jak czytamy w Łukasza 5 rozdział 17 werset oraz 6 rozdział 19 werset, w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Wszystkich. Moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Owa moc Boża była godną uwagi cechą przejawiającą się w całej działalności Pana Jezusa Chrystusa. Gdy kobieta chora na krwotok dotknęła z wiarą skraju jego szaty, w nadziei, że zostanie uzdrowiona, powiedział: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Tak czytamy w Łukasza 8:46. W świadectwie składanym przez uczniów w Dziejach Apostolskich co jakiś czas czytamy, że Pan Jezus Chrystus był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki oraz jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tak mówią m.in. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 22 werset oraz 10 rozdział, werset 38. Manifestacja mocy Bożej była jedną z cech rozpoznawczych Pana Jezusa Chrystusa podczas Jego życia na ziemi, ponieważ w Nim, w Synu, Bóg przemówił do nas pod koniec tych dni, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 1 rozdział, wersety od 1 do 3. W ramach tego, o czym tutaj chciałbym powiedzieć, możemy skoncentrować swoją uwagę, możemy skupić się wyłącznie na jego uzdrowieniach i z jaką mocą świadczyły one o tym, że był posłany przez Boga. Zdecydowana większość przychodzących do Pana Jezusa Chrystusa ludzi została uzdrowiona jedynie na podstawie jego dobrej woli. Wystarczyło, że chciał, i mogli zostać uzdrowieni. Tu przykład jest w Mateusza, Ewangelii, 8 rozdział, 2 werset. Byli uwalniani od demonów, oczyszczani z trądu, odzyskiwali wzrok i tak dalej. Gdy chorzy,
którzy zwracali się do Pana w swojej wierze, oczekiwali od Niego czegoś więcej niż tylko uwolnienia od cielesnych cierpień, działo się coś niezwykłego. W takich przypadkach w oryginalnym greckim przekazie nie jest używane słowo, które z reguły odnosi się do uzdrowienia ciała, lecz słowo oznaczające uratowanie lub zbawienie, czyli sozo. Słowo to występuje w listach nowotestamentowych wielokrotnie w powiązaniu ze zbawieniem duszy. Gdy kobieta chora na krwotok dotknęła z wiarą z kraju szaty Pana, została natychmiast uleczona, upadła do jego stóp z drżeniem i przed całym ludem złożyła świadectwo o tym, co ją spotkało. Na to Pan Jezus Chrystus zwrócił się do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Łukasza 8,48. W rzeczywistości zbawiła cię. Podobnie czytamy o opętanym, który został uleczony, tu również zbawiony, gdy Pan Jezus Chrystus polecił mu, by udał się do swojego domu i rozgłaszał, jak wielkie rzeczy uczynił mu Bóg. Odszedł i w całym mieście opowiadał, co uczynił mu Pan Jezus Chrystus. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział 36 do 39 wersetu. O ślepym Bartymeuszu czytamy, że Pan zwrócił się do niego ze słowami: idź, wiara twoja uzdrowiła cię, albo lepiej, zbawiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Tak czytamy w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 51-52 werset i ponownie jest tu użyty termin sodzo. W tych szczególnych przypadkach z łatwością możemy rozpoznać, że wiara uzdrowionych nie skupiała się na pragnieniu uzdrowienia ciała, lecz na podstawie tej wiary otrzymywali również zbawienie swoich dusz. Była to wiara ludzi, którzy głęboko odczuwali, że bez Chrystusa są zgubieni i będą skazani na wieczne zatracenie. No i też warto zwrócić uwagę na biblijne dary uzdrawiania. I jak już wspomnieliśmy to przy okazji omawiania daru mówienia językami, to wtedy już można było stwierdzić, że zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, gdy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Bożej, dał członkom swojego ciała najróżniejsze dary łaski. Nie wszystkie były koniecznie dane z myślą o krzewieniu słowa i zbudowaniu wierzących. Niektóre z nich miały szczególny charakter znaków mocy i chwały Bożej. Do tej kategorii należą z pewnością przede wszystkim dary uzdrawiania. Również one zostały wspomniane w zleceniu, jakie powierzył Pan uczniom w Ewangelii Marka, o czym można przeczytać w 16 rozdziale od 17 do 18 wersetu. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim wyganiać będą ci, którzy uwierzyli. Nowymi językami mówić będą ci, którzy uwierzyli. Węże brać będą ci, którzy uwierzyli, a choćby coś trującego wypili ci, którzy uwierzyli, nie zaszkodzi im na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. O tym mówi nam Słowo Boże w Marka 16 rozdział od 17 do 18 wersetu. Gdy Piotr i Jan uzdrowili w świątyni sparaliżowanego, przełożeni ludu musieli czyn ten uznać za oczywisty cud. Oczywiście, gdyby mogli, to by zaprzeczyli, ale nie mogli. Dzieje apostolskie 4,16 mówią nam o tym, a także Dzieje apostolskie 4,30 i 8,6. W Dziejach apostolskich 5 rozdział od 15 do 16 wersetu czytamy o tym, że z Piotra uchodziła taka sama moc, jak niegdyś z Pana Jezusa. Tak, iż
Nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Na tym polegają prawdziwe, a nie fejkowe uzdrowienia. Podobnie było w przypadku Pawła apostoła, o którym czytamy w rozdziale 19, wersetach 11-12. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Czy nie jest to żywe potwierdzenie słów Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 12 werset? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Znowu, tu nie jest kto uwierzy, tylko ten, kto wtedy już wierzył w Pana Jezusa, w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus to powiedział. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie. Była to zapowiedź odnośnie tych osób, które konkretnie wtedy już w Pana Jezusa wierzyły, ale także Paweł apostoł jeszcze nie był wtedy wierzący i Paweł apostoł był tutaj także w podobny sposób obdarowany, ale Paweł jest odrębnym przypadkiem. Nie jest to w żaden sposób taka sytuacja, jakie mamy dzisiaj, bo dziś nie ma wśród nas ani apostoła Pawła, ani apostołów, którzy wtedy wierzyli w Pana Jezusa. O Panu Jezusie nie czytamy nigdzie, aby ktoś został uzdrowiony przez Jego cień. Z przytoczonych przeze mnie przed chwilą fragmentów Słowa Bożego wynika jasno, że uzdrawianie chorych można przypisać tylko i wyłącznie mocy Bożej, która zgodnie z obietnicą samego Pana Jezusa Chrystusa działała w apostołach. O silnej wierze chorych czytamy tylko w jednym miejscu i to jest nadużywana taka interpretacja. To jest w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 9 werset. Gdy Paweł zauważył, że sparaliżowany w Listrze miał dość wiary, aby został uzdrowiony, albo dokładnie zbawiony, tam jest sodzo, czyli zbawiony, powiedział donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. Użyte tu w oryginale słowo uzdrowiony zdaje się wskazywać na to, że mężczyzna uwierzył w Pana Jezusa i został zbawiony, jak w przypadkach innych chorych, których uzdrawiał sam Pan Jezus. Po drugie, z fragmentów tych wynika, w Dziejach Apostolskich 4:30 albo 8:6-7, albo 9 rozdział 33 werset do 35, albo 28 od 8 do 9, że chorzy byli ludźmi niewierzącymi, ale nie byli też zbawionymi. I widzimy wyraźnie, że to jest taka ważna rzecz, którą tu warto zauważyć. Oba te fakty zostają dzisiaj niemal całkowicie przeoczone, przemilczane przez tak zwanych uzdrowicieli oraz ich zwolenników. Uzdrowień dokonuje się przeważnie na ludziach deklarujących, że są wierzącymi, od których wymaga się silnej wiary w to, że dostąpią uzdrowienia. Jest to całkowite zaprzeczenie temu, co mówi Słowo Boże, bo w Dziejach Apostolskich uzdrawiani byli wyłącznie niewierzący ludzie. Moc nie leży zatem po stronie uzdrowiciela, lecz po stronie chorego w przypadku tych oszustów religijnych. Gdy uzdrowienie się nie powiedzie, obwinia się oczywiście chorego, ponieważ rzekomo nie posiadał dość wiary. W tym kontekście
Bardzo ważne, żebyśmy zauważyli i przypomnieli sobie również o tym, że w Nowym Testamencie czytamy co najmniej o pięciu wierzących, którzy byli chorzy, ale nie zostali uzdrowieni ani przez Pana Jezusa, ani przez żadnego z jego apostołów. I o tym czytamy w przypadku Łazarza i jej to brat chorował, Ewangelia Jana, 11 rozdział, 2 werset. Wskrzeszenie go z martwych przez Pana Jezusa nie zmienia faktu, że zachorował. Choroba ta była naprawdę Bożą chwałą. Choroba była na chwałę Bożą. Ewangelia Jana 11:4 o tym nam komunikuje. Także mieliśmy przypadek chorego Epafrodyta. Jest to opisane w liście do Filipian, 2 rozdział, werset 2-6. Dlatego, że słyszeliście, iż zachorował, bo rzeczywiście chorował, także był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Czyli zgodnie z zasadą, lepiej się zużyć niż zardzewieć. Najwidoczniej Paweł nie uważał tego za oczywiste, że należy go uzdrowić. Także mamy przykład Trofima. Chorego Trofima zostawiłem w Milecie, 2 Tymoteusza 4:20. Również i on nie został uzdrowiony przez apostoła Pawła. Także przykład Tymoteusza. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. 1 Tymoteusza 5:23. Czyż Paweł nie mógł uzdrowić swojego wiernego sługi, wysłać mu wraz z listem chustki, żeby się nią natarł, albo Dorkas, Tabita. I stało się w tym właśnie czasie, że zaniemogła i umarła, tak mówią Dzieje Apostolskie 9:37. Ta wierna uczennica została co prawda wzbudzona później z martwych przez apostoła Piotra, ale faktem jest, że zachorowała i nikt jej nie uzdrowił, tak że ostatecznie zmarła. Te przypadki chorób u wierzących potwierdzają biblijną prawdę, że dar uzdrawiania był znakiem, przez który Boża moc została zamanifestowana przed niewierzącymi, dla niewierzących lub na nich samych, na samych niewierzących. Wierzący wie, że jest w rękach swojego Boga i Ojca i nie jest zależny od tego rodzaju przejawów mocy Bożej, nie potrzebuje tego typu elementów. Choć oczywiście one są przyjemne. Fajnie być uzdrowionym z choroby i Bóg chętnie odpowiada na modlitwy swoich wierzących, jak widzieliśmy w przypadku Hiskiasza. Natomiast nie jest to jak najbardziej żadną regułą, zasadą. Chciałbym, abyśmy na koniec przeszli do jedynego listu Nowego Testamentu, w którym mowa jest o darze uzdrawiania. Podobnie jak dar mówienia językami, również dar uzdrawiania wspomniany jest tylko i wyłącznie w pierwszym liście do Koryntian trzykrotnie. W wersetach 9 rozdziale 28 wersecie, 9 rozdziale 30 wersecie i w rozdziale 12. Tak, czyli widzimy, że tutaj mamy taką kwestię, że jest zawsze mowa o darach uzdrawiania w liczbie mnogiej, także można odnieść wrażenie, że nie chodzi o zasadniczą zdolność uzdrawiania każdego przypadku choroby, lecz okazywaną sporadycznie. Podobnie jak w przypadku innych darów, również i tutaj postawione jest pytanie, czy wszyscy mają dar uzdrawiania? No nie wszyscy. Tu także odpowiedź brzmi, nie wszyscy mają dary uzdrawiania. Były to szczególne przejawy mocy, których nie posiadał każdy wierzący. Również i w przypadku tego daru znaku sprawdzają się słowa z listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, 4 werset, a Bóg poręczył je, czyli czas przeszły, również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Pan Jezus Chrystus obiecał apostołom, że będą czynili wielkie rzeczy, jak Słowo Boże nam pokazuje, jak widzą wszyscy wierzący w Słowo Boże, to było szczególnie widać w Dziejach Apostolskich, niemal wszystkie jego obietnice
wypełniły się dosłownie w sytuacjach zrelacjonowanych, zrealizowanych w tej księdze opisującej dzieje apostolskie. Po dopełnieniu Słowa Bożego, jak uczy nas Kolosan, 1 rozdział, 25 werset, ten sposób działania Boga w postaci potężnych znaków nie jest już koniecznością. Jeszcze mamy dodatkowo kwestię związaną z modlitwą i uzdrowieniem w liście Jakuba, 5 rozdział, 14 do 16 wersetu. I to jest szczególnie często cytowany fragment na obronę tych praktyk różnych zwodzicieli, którzy wykoślawiając Słowo Boże z listu Jakuba, 5 rozdział, 14-16, nadużywają tego fragmentu. Tutaj oczywiście jest tak napisane, szczególnie zwracam uwagę na to, co dokładnie mówi Słowo Boże. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Widać wyraźnie, że to dotyczy czasu już przeszłego. Są tutaj wymienieni starsi zboru, których już obecnie nie ma jak ordynować, bo starszych zborów wyznaczał na tych właśnie, czy to biskupów, czy innych, kto? Apostoł Paweł i jego delegaci. Więc nie ma możliwości dzisiaj, bo apostoł Paweł jest już dawno u Pana i jego delegaci, Tymoteusz i Tytus również także. Więc nie ma komu tych starszych zboru wyznaczyć, a więc cały fragment już widać, że jest fragmentem dotyczącym przeszłości sprzed 2000 lat. Prawie, że 1900 lat. I to miejsce z Jakuba ma niewiele wspólnego z uzdrowieniami dokonywanymi przez Pana Jezusa i Jego apostołów, których źródło i cel już przedstawiło nam Słowo Boże. Tutaj nacisk zostaje położony na chorego. To on stoi w centrum. Trudno mówić w tym przypadku o cudzie, to jest bezpośrednim działaniu mocy Bożej. Poza tym nie powinniśmy też zapominać, że list Jakuba został napisany w okresie przejściowym, na samym początku funkcjonowania Kościoła i adresowany był do 12 plemion Izraela, wśród których wielu było wierzącymi chrześcijanami, ale chodziło o etnicznych Żydów. U Żydów od dawien dawna istnieli starsi, którzy byli wyznaczani na zasadzie drugiej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział, 9 werset. Więc widzimy, że to jest inna zupełnie podstawa niż podstawa, która jest w chrześcijaństwie. Również na początku chrześcijaństwa apostołowie oraz ich delegaci powoływali starszych. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 23 werset i Tytusa, 1 rozdział, 5 werset. Oczywiście dzisiaj nikt z nas nie posiada apostolskiego autorytetu do mianowania starszych, czyli spośród starszych wierzących mężczyzn wybrania tych, którzy mieliby taką funkcję spełniać. W tym sensie niemożliwe jest zatem dzisiaj przywołanie przez chorego mianowanych z urzędu starszych zboru, jak opisuje ich apostoł Jakub. Zamiast tego z pewnością możemy nadal zwrócić się z prośbą do wiernych, pełnych wiary braci, którzy wykonują służbę w charakterze starszeństwa, aby się za nami modlili. Następnie napisane jest, aby starsi namaścili chorego oliwą. W starożytności oliwę traktowano jako środek leczniczy, czyli tak jakbyśmy dzisiaj wzięli paracetamol lub coś podobnego. I w Ewangelii według Marka 6, rozdział 13, werset czytamy, że uczniowie namaszczali wielu słabych oliwą i uzdrawiali ich. Miłosierny Samarytanin z Ewangelii Łukasza wylał oliwę, jak czytamy w 10 rozdziale, w 3 wersecie,
jako swego rodzaju maść i wino jako środek dezynfekujący na rany napadniętego. Izajasz skarży się, że rany ludu izraelskiego nie zostały zmiękczone oliwą, jak to czytamy w Izajasza, 1 rozdział, 6 werset. Widzimy zatem, że olej nie ma tutaj przenośnego znaczenia, jak to niektórzy próbują z tego robić jakiś obraz Ducha Świętego czy coś takiego, a już z całą pewnością nie posiada znaczenia sakramentalnego, czyli tak zwanego namaszczenia ostatniego, czy coś takiego. Użyte tu greckie słowo aleifo w Nowym Testamencie odnosi się tylko do zewnętrznego, cielesnego namaszczania i różni się od słowa krio, które oznacza namaszczenie od Boga. Jakub stwierdza po prostu, że należy użyć oliwy, którą używano również często jako główny składnik mieszaniny ziół, no i modlić się. Czyli oliwa była nośnikiem takim dla maści, różnej maści. Z tego cytatu nie możemy zatem w żadnym razie wnioskować, że powinniśmy zrezygnować z wszelkiej pomocy lekarskiej i ufać modlitwom uzdrowicieli, bo to jest dokładnie odwrotnie. Z modlitwą i w zależności od Pana Jezusa Chrystusa należy korzystać z wiedzy medycznej, która jest w sposób bezpośredni i pośredni również darem od Boga, gdyż to właśnie wynik rozwoju chrześcijaństwa spowodował, że zabobony różnych rodzajów szamanów zostały wyparte przez value-based medicine, czyli opartą na wiedzy, na badaniach naukowych medycynę. I możemy drugą księgę Kronik tutaj przywołać, 16 rozdział, 12 werset jako przykład. Dalej Jakub pisze, że modlitwa wiary uzdrowi chorego i że Pan go podźwignie. A jeżeli dopuścił się grzechów, zostaną mu odpuszczone. Poza tym napomina chorych, aby wyznawali grzechy, zaś do wszystkich kieruje ogólne napomnienie, aby modlili się za siebie nawzajem o uzdrowienie. Jakub zauważa, że związek między chorobą a grzechem istnieje i występuje. I Jakub zauważa ten związek między chorobą a grzechem, co jest ciekawą tutaj kwestią. Słowo jeśli wskazuje na to, że nie musi tak być w przypadku każdej dolegliwości. Są choroby, które mają czysto organiczne, fizjologiczne przyczyny, zwykłą peselozę, jak to mówią czasami lekarze, czyli patrzysz na pesel i wiesz, że niektóre dolegliwości ci się po prostu należą. I są to choroby, które mają czysto organiczne przyczyny, inne zaś należy przypisać karcącemu działaniu Boga za grzechy, których dopuścił się wierzący. Można tutaj przywołać takie nagranie z mojego kanału, Doświadczenia Boże, dlaczego? Proszę sobie znaleźć. I to jest Maxa Biletera, generalnie tego typu wykład, który zawiera w sobie te takie podstawowe informacje na temat tego, dlaczego na wierzących przychodzą doświadczenia Boże. Gdy nawrócony chory rozmawiał ze starszymi na temat swoich dolegliwości, trzeba było wziąć tę możliwość pod uwagę. Jeśli posiadał świadomość grzechów, musiał je po prostu wyznać. Oczywiście przede wszystkim te, które były grzechami bezpośrednio związanymi z tą chorobą. Nie jest powiedziane, że wyznanie powinno mieć publiczny charakter. Mógł sam osobiście, sam na sam z Bogiem to wyznać. Niemniej jednak na pewno składane było co najmniej w obecności osoby, wobec której chory zgrzeszył. Czyli jak komuś zrobił krzywdę, to tej osobie, której zrobił krzywdę, powinien wyznać ten grzech. Werset 16 z Jakuba można również rozumieć jako myśl o wyznaniu w szerszym kręgu, ale niekoniecznie przez starszymi. Urząd ten dzisiaj nie istnieje, chociaż duchowy nadzór i opieka sprawowane niegdyś przez oficjalnie mianowanych do tego starszych nadal są potrzebne i jak najbardziej mogą oraz powinny być wykonywane. Nie każdy starszy wiekiem mężczyzna jest wyznaczonym starszych,
do tego zadania w pierwszym wieku, tym bardziej dzisiaj nie każdy wyznaczony, nie każdy starszy wiekiem mężczyzna nadaje się do tego, żeby mieć do niego tego typu zaufanie, jak tu Jakub opisuje. Najwyraźniejszy dowód na to, że choroby mogą być skutkiem grzechu, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 30 werset. W zborze w Koryncie wierzący pili i jedli swój własny sąd, ponieważ podczas wieczerzy pańskiej nie rozpoznawali w chlebie i kubku ciała i krwi. Nie rozpoznawali w chlebie i zawartości kubka ciała i krwi pańskiego. Ciała i krwi pańskiej. Oznacza to, że łamiąc chleb i pijąc z kubka, nie rozpoznawali powagi duchowej rzeczywistości, która kryje się za tymi symbolami, mówiącymi o cierpieniach i śmierci Zbawiciela. Nie okazywali godnej postawy, jaka przystoi wobec jego męki, ale przede wszystkim nie rozpoznawali tego, że własny sąd piją i jedzą, no bo Pan Jezus na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności poniósł za nich sąd. Z tego powodu wielu spośród nich zaniemogło, a niektórzy nawet umarli. Gdy w danym przypadku stało się jasne, że powodem choroby były grzechy, wyznanie i usilna modlitwa mogły uzdrowić chorego, ponieważ przyczyna choroby została usunięta w sposób miły Bogu. Niektóre choroby, zwłaszcza zaś cierpienia natury duchowej czy psychicznej, często są spowodowane również grzechami, które nie zostały wyznane. W takim wypadku wierzącemu nie pomoże psycholog ani psychiatra, lecz załatwienie sprawy tak, jak chce tego Bóg, z wyznaniem grzechów. Oczywiście, gdy nie jest to wina grzechu, to być może jest to działanie takie potrzebne, jak może pomóc ten specjalista z medycyny, bo zachorować na głowę można tak samo, jak się choruje na nogę, na brzuch i na serce. Więc to jest inny narząd ciała, który jak najbardziej też może zachorować. I wtedy specjaliści od chorób, czy to neurolodzy, neurochirurdzy, czy też inni specjaliści od głowy są tu jak najbardziej potrzebni. W kontekście tym chciałbym jeszcze wskazać na pewne miejsce, o którym już wspomniane było. Mam na myśli pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 do 17 wersetu. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Tutaj otrzymujemy najpierw zapewnienie, że modlitwy, które zgodne są z wolą Boga Ojca, z całą pewnością zostaną wysłuchane, włącznie z modlitwą za brata, który popełnił grzech, przez który jego życie jest zagrożone. Oczywiste jest, że również w tym przypadku niezbędne jest wyznanie. Następnie apostoł mówi o grzechu śmiertelnym, że gdy ten zaistnieje, wolą Bożą nie jest, aby się modlić o oszczędzenie takiej osoby, która go popełniła. Czymże ten grzech śmiertelny jest? Cóż to takiego? Przykładem takiego grzechu jest na przykład postawa Ananiasza i Safiry oraz ich kłamstwo, czy przytoczony już wcześniej przeze mnie przykład Koryntian, czyli mamy opisany w Dziejach Apostolskich 5 rozdział, przykład Ananiasza i Safiry i w 1 Koryntian 11:30 przykład Koryntian. Może zdarzyć się, że Syn Boży tak dalece zniesławi swym życiem Boga Ojca, że jego Boga Ojca karcąca ręka wobec chrześcijanina zakończy jego życie na ziemi przez śmierć.
Bo jak wiemy, każdy chrześcijanin jest Synem Bożym przez wiarę Chrystusa. A więc może się zdarzyć, że dziecko Boże będzie tak dalece zaplątane w grzechy swym życiem, że znieważy Boga Ojca i przez to karcąca ręka Boga zakończy życie takiego dziecka Bożego na ziemi przez śmierć. Czy chrześcijanin pójdzie do nieba, jak żyje w grzechu? Tak, ale być może szybciej. Tutaj mowa jest jednoznacznie o fizycznej śmierci, w żadnym razie nie o wiecznym potępieniu, bo zbawienie jest nieutracalne, co wynika zresztą jasno z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział. Jakie to poważne, że w takim przypadku Bóg nie chce, abyśmy modlili się o uzdrowienie takiej słabej, chorej osoby. No i tutaj chciałbym streścić to, co przed chwilką powiedziane było. Po pierwsze, Bóg, Pan życia i śmierci, może o każdej porze uzdrowić chorego w cudowny sposób, bez ludzkiej ingerencji i pomocy. Niemniej jednak w zaufaniu do Niego możemy korzystać z pomocy medycznej, jaka nam jest oferowana. Nowotestamentowych darów uzdrawiania Bóg udzielał czas przeszły w początkowym okresie istnienia Kościoła, wybranym przez siebie ludziom jako dowody mocy Bożej wobec niewierzących. Uzdrowienia te były znakami od Boga, które nie wymagały wiary od chorych. I właśnie to widać wyraźnie, że to nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj różnego rodzaju żartownisie z ruchu charyzmatycznego i dowcipnisie z zielonoświątkowców próbują sobie przypisywać. Modlitwa wiary przez tak zwanych starszych zboru, czyli dojrzałych w wierze braci sprawujących duchową pieczę w miejscowym zgromadzeniu, również i dzisiaj w podobny sposób może być zanoszona za chorych na życzenie tych chorych. Przy czym najpierw musi być wykluczona ewentualna kwestia ukrytych i niewyznanych grzechów. Następna, ósma część to jest najbardziej poważna kwestia związana z fałszerstwami ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego i to będzie w przyszłym odcinku 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. I to jest wyjątkowo poważna kwestia. Tak naprawdę najważniejsza z tych wszystkich błędów, które są w tym ruchu promowane. Dlatego zapraszam, jeśli Bóg pozwoli, następna ósma część z 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Mam nadzieję, będzie za jakiś czas.